Cześć! Właśnie trwa Krakow Art Week, który w tym roku odbywa się pod hasłem Art Always Wins, czyli sztuka zawsze zwycięża. W czasie tego tygodnia ma miejsce wiele różnych wydarzeń artystycznych. My wybraliśmy się na wernisaż wystawy This Exhibition Does Not Exist autorstwa Ovuel Collective w Galerii Wydziału Malarstwa ASP. Zapraszamy! Ze mną są Natalia oraz Szymon z kolektywu Ovuel. Zanim przejdę do samej wystawy, najpierw chciałbym poznać historię waszej grupy. Czy moglibyście coś o niej opowiedzieć? Tak, nasza grupa powstała w 2020 roku. To był rok dosyć trudny, bo też pandemiczny, ale oczywiście znaliśmy się, ja Marcin Sipiora, czy ja Natalia Kopytka, Marcin Sipiora i Bartek Węgrzyn. Znaliśmy się jeszcze z czasów studiów, czyli to był jakiś czas temu. I od dłuższego czasu rozmawialiśmy o jakimś takim wspólnym działaniu, że Marcin interesował się sztuką, taką kolektywną, też zgłębiał takie pojęcie jak fusion art, więc postanowiliśmy coś wspólnego stworzyć w końcu, coś co chcieliśmy i pierwsza wystawa była na właśnie Krakersa, to był rok pandemiczny, czyli wtedy festiwal odbywał się w jesieni, w 2020 roku. W taki sposób właściwie powstał nasz kolektyw, nazwa OWL, powstała od takiej ciekawa dosyć sytuacja, ponieważ bardzo ciężko było znaleźć lokal pusty, bo zawsze przystosowujemy, szukamy jakiegoś ciekawego miejsca, gdzie możemy stworzyć jakąś taką wspólną naszą wizję. I znaleźliśmy na Karmelickiej lokal, który był do wynajęcia i był on, ogromny napis na szybach, ostatni wolny lokal na Karmelickiej. Postanowiliśmy się tak nazwać, znaczy skrót od ostatni wolny lokal, OWL, to jest nasz kolektyw. Okej, dziękuję. Teraz przechodząc do samej wystawy, co możecie o niej powiedzieć? Co ona przedstawia i jaka idea jej przyświeca? Wystawa, którą stworzyliśmy, została w pełni wygenerowana przez dostępne narzędzia tak zwanej sztucznej inteligencji. Też mówię tak zwane, ponieważ ta wystawa ma też taki wymiar krytyczny, gdyż od czasu boomu na sztuczną inteligencję, który trwa zaledwie kilka miesięcy tak naprawdę, ta inteligencja jej była już wielokrotnie negowana, więc okazywało się, że sztuczna inteligencja nie jest wcale taka inteligentna, jak nam się wydaje. Natomiast my chcieliśmy tą wystawą troszeczkę sprawdzić, zobaczyć, na ile te narzędzia już tak dostępne mogą służyć do tworzenia kreacji artystycznych, natomiast kreacji pełnych, to znaczy na ile można nimi stworzyć fałszywe postacie artystyczne, osoby artystyczne, ich projekty, ich biogramy, a przy tym wszystkim chcieliśmy zobaczyć, jak bardzo te wszystkie rzeczy będą realne i jak bardzo osoby, które będą oglądały naszą wystawę, dadzą się nabrać. Czyli jak rozumiem, te wszystkie tutaj rzeczy, łącznie właśnie z tymi biogramami, są stworzone przez sztuczną inteligencję. To nie są prawdziwi ludzie, nie prawdziwi artyści. Również portrety, ale też imiona i nazwiska. Właściwie wszystko, co tutaj mamy, artefakty, zostało wygenerowane przez AI. Co pani sądzi o tej wystawie? Myślę, że znajduje się w bardzo dobrym miejscu, w Akademii Sztuk Pięknych, w podziemiach bardzo krakowskich. Super jest dopasowana właśnie do miejsca, raz, że do piwnicy takiej średniowiecznej, a dwa, do Akademii Sztuk Pięknych, która jest bardzo konserwatywną uczelnią i właściwie wystawa prezentuje wygenerowanych twórców i twórczynie, w jakiś sposób pytając o to, czy może edukacja, czy może my jako artyści, artystki jesteśmy potrzebni, potrzebne, czy już nie. Widzę, że jest czarno-biało przede wszystkim, że jest multimedialnie. Dopiero weszłyśmy, więc dopiero będziemy się temu wszystkiemu przyglądać szczegółowo. Powtórzę to samo co koleżanka, właśnie dopiero weszłyśmy, ale pierwsze co taka konceptualność rzuciła mi się w oczy i na pewno wielowarstwowość przekazu, to już można powiedzieć w pierwszym aspekcie spojrzenia na tę wystawę. Przypuszczam, że jeżeli przyjrzymy się eksponatom, pracom bardziej dokładnie, to będzie to multi wrażenie. Ja muszę powiedzieć, że czuję się troszkę oszukana przez sztuczną inteligencję i że dałabym się nabrać. Jakby już miałam wyszukiwać postać profesora Iwaniuka, tak? Jakiś profesor, myślałyśmy, że trafiłyśmy na złą wystawę przez przypadek. Tak. Miałyśmy go już szukać właśnie w Wikipedii albo w katalogu, myślałyśmy, że to jest prawdziwa postać, ale jednak okazało się, że nie.
Wrażenia z wystawy. Ja dzisiaj mam mieszane wrażenia, bo na początku się pogubiłem z interpretacją, jak tą wystawę sobie ułożyć w głowie. Dopiero z pomocą koleżanki pomału nadałem jakieś tropy interpretacyjne. Ze mną jest chyba najmłodsza uczestniczka tego wernisażu. Powiedz nam, jak podoba ci się ta wystawa? Dla mnie jest taka no fajna, ale też taka trochę dziwna, bo jakby ci artyści niby są, ale ich nie ma, więc nie wiem, czy to jest zrobione naprawdę, czy nie. Co myślicie o sztucznej inteligencji w sztuce? Czy według was nie zabija to troszeczkę ducha sztuki i przesłania? Znaczy, jak widać na przykładzie tej wystawy, to można ją w sposób kreatywny wykorzystać w jakiś sposób. Więc. Tak, że w pewien sposób sztuczna inteligencja powiela pewne estetyki, ale przez to też mogą wykreować nowe, całkiem takie inne od tych, które już były do tej pory, więc w jakiś sposób też wymusza tą kreatywność. Wydaje mi się, że może być bardzo dobrym narzędziem, jeżeli jest świadomie używana. I akurat w tym tutaj wypadku tej wystawy ona właśnie została super świadomie użyta jako narzędzie. Dla mnie jest to okej, nie? To nie jest coś, czego należy się bać, kiedy jest w ten sposób używane, ale raczej problem jest bardziej złożony, ponieważ dynamit wynaleziono, żeby robić tunele, a był wykorzystywany w zupełnie inny sposób, tak samo z energią atomową. Więc tutaj jest podobna kwestia, tak? To jest też, może być bardzo pomocne narzędzie, ale no jakby może też doprowadzić do używania go w zły sposób. Ale nie uważa pani, że sztuczna inteligencja odbiera jakby duszę dziełom sztuki? Ponieważ każdy artysta, który tworzy swoje dzieło, no wkłada w to serce, duszę, jakieś przesłanie. Sztuczna inteligencja nie jest człowiekiem, więc nie posiada tej duszy, więc myślę, że to dzieło sztuki ostatecznie tej duszy nie posiada. Co pani o tym sądzi? Myślę, że jeżeli sztuczna inteligencja jest użyta jako narzędzie, tak jak tutaj w tej wystawie, to nadal to ma duszę tych osób, które zadawały pytania i kreowały te dzieła, tak? No bo jakby obserwując to z boku, wiedziałam też, że to było wielokrotnie metoda prób i błędów, także to nie jest pierwszy efekt, jakby pierwszy rezultat, który dostajemy, zadając jakieś pytanie, tylko trzeba drążyć tak z tej strony, a może w ten sposób zadać pytanie, więc to jest trochę też jakby jak rzeźbienie, tak? Jakby do pewnego mamy jakieś wyobrażenie, coś chcemy osiągnąć, no i powiedzmy, że zmuszamy to narzędzie, GPT, chat, do tego, żeby nam dał to, czego chcemy, nie? Więc to jest okej. No gorzej, jak studenci, studentki zaczną przynosić no, zadania, po prostu wyplute przez sztuczną inteligencję jakieś pomysły, tak? Bo to zabija rzeczywiście kreatywność, więc to, tak jak mówię, to wszystko zależne jest od jakiejś tam świadomości, nie? Którą mamy. Wystawa This Exhibition Does Not Exist trwa do 19 maja. Zachęcamy do odwiedzenia jej i do zastanowienia się, czy sztuka to odpowiednie miejsce dla sztucznej inteligencji. Dla Radia 1.7 Adam Misiaszek.